W tym sezonie mecze pomiędzy GKS-em Tychy a KH Energą Toruń dostarczają wielu emocji. Pierniki, goście zagrają w takim oto składzie. To natomiast zespół gospodarzy, Andrzej Sidorienko. Ciekawego meczu. Pierwsze wznowienie, pierwszy bulik i postrzał trafił w rywala. Ładnie opanował teraz Syty. Ostry kąt, nie. Szuka możliwości podania. Vitanen ładnie nagrał w środek i ten strzał tuż obok. Wrażenia czy jakości hokejowej. Udana interwencja, teść ewentualnego adresata. Utrzymują tyszanie grę w tercji przeciwnika i mimo iż tam Cykija. Jaworski zamarkował uderzenie, rozegrał Korenczuk. Nie udało się zablokować bandę Jaworskiemu i teraz Szedivy dogrywa do Galanta. Gol w osłabieniu. Dokładnie 7 minut byli właśnie w tym spotkaniu piątą. Bławę indywidualnie objechał bramkę, nie zmieścił krążka, jeszcze Dipuy, ale między kołami bulikowymi, że za chwilę krążek będzie na jego kiju. Eloma, Fucik na raty, odbił. Na niebieską dowjeżdżającego pociechy. Gdzieś tam zapląta. Zmiana stron, ciekawi jesteśmy. Tarzyński, Sobecki. Na bramkę wrzucił, odbił Eko. Bizacki, ale wraca krążek do Szedivego. Andrzej Szedivy, jeszcze raz Bizacki. Ekholm jest zdecydowanie pociechy. Kontra KH Energii, Eloma i broni Fucik. Tam jeszcze krążek. Nie dotarło podanie Jaśkiewicza do Starzyńskiego. I kontra KH Energii. Broni Fucik, ale czy będzie poprawka z Energę? Ale ta praca po wznowieniu już udana dla GKS-u tych. Niespełna 200 spotkań w węgierskiej ekstraklasie. Teraz Mikołaj Syty. Sycz i Syty. Fucik pilnował. Ładnie zwiódł rywala. Cały czas przy krążku Szedivy. Wjeżdża przed bramkę. Ekholm Rosen czujny. Komorski na drugiej stronie. Jeziorski do niego podanie. Nieczysto trafił. Kółeczko strzał. Błyskawiczne rozegranie GK. Dipuy, ależ wsadził Jean Dipuy, ściągnął pajęczynę z okienka bramki Markusa Ekholma Rosena. Oj tak, on to potrafi, kiedy ma miejsce, kiedy ma tej swobody za dużo pod bramką przeciwnika. Technika strzału, do tego siła Kanadyjczyka. Pierwszy bulik trzeciej tercji za nami. Sycz ładnie nagrał, nie wiedział Fucik, gdzie jest krążek, a teraz będzie okazja przed Olszewskim. Fucik. Fucika zostaną przełamane. Kontra Tyszan, Marzec. Spokojna inter. Syty, Korenczuk. I jeszcze raz Fucik. Eloma. Szedivy. Komorski, Jeziorski, krążek w bramce, między nogami obrońcy, zaskoczony Ekholm Rosen. I mamy 3-0. Krążek się przedostał do bramki, czy też gdzieś pod ręką. Ekholma Rosena. Dipuy 4-0. Poszli za ciosem. Ale ma dzisiaj nastawiony celownik Jean Dipuy. Ciura, doskonałe podanie do wyjeżdżającego Szedivego. Komorski nie kończy tego. Teraz będzie miał okazję Galant. Przegrał. Dobra blokada obrońców GKS. Jeziorski. Szedivy.
do Komorskiego. Ten zgarnął trudny krążek i umieścił w siatce. Ależ zagrali teraz na całej szerokości tafli Tyszanie. Jeziorski, Szedliwy, Komorski. To wykończenie mogło wydawać się proste, ale Ondrzeja Szedliwego. Fucik obronił strzał. Teraz będzie okazja przed Sytym. Przestrzelił krążek w tercji ataku i rusza Wenker. Fucik wyciągnął. Eloma. Jest gol na 5 do 1. Na 59 sekund przed końcem trzeciej tercji. Pokonany Tomasz Fucik, kontra 2:1, wykończona przez Marka Vitanena. No i GKS Tychy, KH Energa Toruń 5 do 1. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.